Pamięć o ludziach niezłomnych. Pod takim hasłem ulicami Torunia przeszedł czwarty marsz rotmistrza Witolda Pileckiego. O nim i innych żołnierzach wyklętych przypominać będzie odsłonięty w centrum miasta pomnik. Z kolei w Lublinie uczczono pamięć majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Marsz rotmistrza Witolda Pileckiego w Toruniu zapoczątkowała 4 lata temu grupa młodych osób. Pierwszy marsz był to spontaniczny, organizowany drogą SMS-ową na zasadzie: słuchaj, godzina 18, rynek staromiejski, weź flagę, wpadaj, organizujemy pierwszy marsz Pileckiego. I to było 50 osób. W kolejnych latach w marszu uczestniczyło coraz więcej osób, dziś było podobnie. Pochód rozpoczęła msza święta w kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Katarzyny. Starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Już samo to zdanie wypowiedziane przez bohatera dzisiejszego dnia, rotmistrza Pileckiego, świadczy dobitnie o jego postawie życiowej, przymiotach ducha i wartościach wyznawanych przez ochotnika z Auschwitz. Młodzież, kibice, żołnierze, lokalne władze, kapłani i zwykli mieszkańcy Torunia przeszli w marszu, aby oddać cześć rotmistrzowi Pileckiemu i innym żołnierzom niezłomnym. Jesteśmy winni pamięć, jesteśmy winni wdzięczność. To są ludzie, którzy oddawali za nas życie, którzy cierpieli, którzy mieli nadzieję wtedy, gdy wszyscy nadzieję stracili, że Polska wydobędzie się spod komunistycznej opresji. Testament pozostawiony przez żołnierzy niezłomnych jest naszym zadaniem, podkreślał Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dokonaliśmy wyboru tych bohaterów, których pamięć jest nam szczególnie bliska, których pamięć chcemy zachować i czcić. Jednocześnie jest to wybór wartości. Tych wartości, które im towarzyszyły, które towarzyszyły im w służbie niepodległej II Rzeczpospolitej. Ukoronowaniem toruńskiego marszu było odsłonięcie pomnika żołnierzy wyklętych. To jest oczywiście miejsce symboliczne, ale w bardzo dobrym położeniu, bo w samym centrum miasta, w miejscu, gdzie rzeczywiście każdy, kto jest mieszkańcem, ale także ci, którzy do naszego miasta przejeżdżają, będzie miał możliwość spojrzenia na tą tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych i będzie miał możliwość przypomnienia sobie, jak wielką i ważną rolę w naszej ojczyźnie oni, ich życie odegrało. Pamięć o żołnierzach podziemia niepodległościowego wciąż niestety jest szargana, mówi Bartłomiej Kuraś, potomek Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Oni nigdy nie bali się mówić o ojczyźnie, nigdy nie wyrzekli się tego, o co ich przodkowie walczyli. Także dla mnie jest to priorytet, utrzymywanie pamięci o tych ludziach. Z kolei w Bełżycach na Lubelszczyźnie odbył się drugi rajd imienia majora cichociemnego Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. W tym roku uczestnicy rajdu uczcili 70. rocznicę akcji Most 1, pierwszego w okupowanej przez Niemców Polsce lądowania alianckiego samolotu. W uroczystościach wziął udział syn pilota, który wylądował na matczyńskich polach. I'm the son of Ted Harrod, the pilot. Jestem synem Edwarda, pilota samolotu Dakota, który wylądował tutaj 15 kwietnia 1944 roku z ratunkiem dla członków Armii Krajowej. Pomimo deszczowej pogody na rajdzie obok miłośników historii i rekonstruktorów pojawiło się bardzo dużo dzieci i młodzieży. Bardzo mnie cieszy przede wszystkim obecność licznego grona dzieci i młodzieży, bo to głównie o nich chodzi, o to, żeby ich pamięć, wiedzę, świadomość i poczucie patriotyzmu kształtować. Rajd potrwa do jutra. Przed południem zostanie odprawiona msza święta w kościele parafialnym w Bełżycach. Następnie odbędzie się festyn wojskowo-historyczny, na którym rekonstruktorzy zainscenizują akcję Most 1.